Cześć, witam serdecznie. Chciałbym Wam zaprezentować kolejny kosz ze stajni MK Quattro. Tym razem coś dla typowych zwolenników metody federowej, federa klasycznego metody, ale również do metody odległościowej. Dlaczego? Dlatego, że ten kosz nazywa się Viper XXL. Nie posiada gniazda na stopa. Jest wyprofilowane, ale gniazdo zostało usunięte, żeby po prostu nam nie przeszkadzało podczas łowienia. Nie ma takiej potrzeby, żeby to było przy na wyposażeniu kosza przy tych metodach łowienia. Kosz jest lekki, kosz jest minimalistyczny, kosz waży 13 kg, jest bardzo lekki, poszerzony podnóżek sprawia, że jest bardzo wygodnie. Cztery nogi oczywiście D36, teleskop D30 i dwie dodatkowe nogi na akcesoria. Jedna z nich posiada gwint, tak? Jest gwintowana, dzięki temu możemy sobie wmontować tutaj podpórkę pod dolnik lub jakiś inny grzebień, co kto lubi. Ale co ważne w tym koszu, pokażę tutaj może bliżej. Regulacja kąta nachylenia tych dwóch nóg dodatkowych. Dzięki temu, gdybym miał tutaj podpórkę pod dolnik, mogę sobie to swobodnie wyregulować tak, jak mi się podoba względem tej podpórki przedniej. Kosz posiada dwie frontowe szuflady na drobne akcesoria, dodatkowo kaseta pod siedziskiem żelowym. To jest półeczka, już pokazywałem, każdy zna, leciutka. Pokażę ten kosz z boku. Tak, otwory są oczywiście stylowe, ale dzięki temu też mamy mniejszą wagę. Poziomice, których jest 3 sztuki, druga, trzecia, ładny design, tak, i co ważne, te uchwyty, raz, że nam redukują wagę kosza, ale dwa, zobaczcie, to są gniazda w neoprenie wyłożonym. Idealna sprawa pod dolnik topu, pod dolnik przede wszystkim federowej wędki, tak, tu możemy sobie postawić grzebień standardowy, opieramy wędeczki, tu wsadzamy sobie te, które są w rezerwie, nie łowimy i to nam spełnia rolę grzebienia. Także ten kosz też pozwoli nam po prostu ograniczyć ilość akcesoriów, które musimy ze sobą zabrać. Tak on wygląda. O, usiądę może komfortowo. Półeczka small feather, ale co najważniejsze, jak już jestem przy metodzie federowej, to pokażę kilka uchwytów do metody MK Quattro. To jest taki topowy, w sumie innowacja, wykonany z włókna węglowego, o dużej średnicy, w oplocie, regulacja kąta nachylenia. Standardowo otwór jest na 36 nogi, tak? Bo te nogi są 36, ale w tej chwili mkquattro.pl posiadamy na stanie redukcję na nogę D30, z D36 na 30 i na 25, tak? Mocujemy ją sobie i już tą fajeczkę możemy sobie użyć na każdy inny kosz, jeśli nie mamy nogi D36. To jest jedna fajka, druga fajka podwójna, jak ktoś lubi, też z regulacją kąta nachylenia, takie przegubowe, plus fajka z gwintem, z regulacją wysokości. Blokowane płynnie, także to działa. Są dwie fajeczki, to jest akurat krótsza, typowa, teleskopowa. Prosta, solidna konstrukcja. Blokuje. Gwint standardowy, kąt nachylenia. Tak samo sobie regulujemy, jak chcemy i możemy łowić. Także tyle pokrótce, jeśli chodzi o akcesoria dla federowców, stricte federowców. No i tyle. Ten kosz polecam dla osób, które chcą naprawdę mieć lekki kosz, wygodny kosz, minimalistyczny, ale bardzo, bardzo solidny. Także pozdrawiam i zapraszam na mkquattro.pl. Do zobaczenia. Hej.